Jako badaczka historii Kościoła wiem, że ludzie od czasów średniowiecza za wszelką cenę pragnęli tego, aby być pochowanym jak najbliżej ołtarza w każdym kościele, ponieważ mieli takie przekonanie, że dzięki temu zostaną szybciej zbawieni. Więc w każdym kościele tego typu pochówki się znajdują, zwłaszcza w tym kościele, którego historie sięgają czasów średniowiecza czy wczesnej nowożytności. Wiadomo było o tych płytach także od czasu remontu, który miał miejsce w latach 60. XX wieku. To jest ten moment, w którym powstały między innymi te freski, które tutaj widzimy na ołtarzu. Wtedy także usunięto tą część posadzki, która stanowi to jakby przejście główne. I tam już znaleziono te płyty. Te płyty zostały wtedy jakby wyjęte i zdeponowane na dziedzińcu czy na podwórku plebanii tutaj. Widać już pewne fragmenty, tak? Widać pewne fragmenty ozdób, którymi te płyty były dekorowane. Widać pewne fragmenty postaci. Widać już jakieś pierwsze litery. Pamiętajmy, że na razie tutaj pracujemy na zasadzie takiego, jak to mówi się fachowo, nieuzbrojonego oka, tak? Czyli po prostu to, co się pod wpływem pierwszego umycia tej płyty nam pokazuje, tak? Są różne możliwości techniczne, żeby dotrzeć do tego, co naprawdę na tej płycie się znajdowało. No ja na kilku płytach oczywiście widzę fragmenty jakichś płaskorzeźb, widzę zarysy jakichś postaci. Jedna na pewno jest w takiej pozycji modlącej się, czyli takiej klasycznej pozycji ludzi, którzy na takich epitafiach byli przedstawiani. Gdzieś tam ponoć już jest jakaś data. To jest wszystko bardzo dynamiczne, tak? Właściwie w ciągu teraz tej godziny, gdy tutaj jestem, już kilka rzeczy znaleźliśmy nowych, o których jeszcze wczoraj nie wiedzieliśmy. Udało nam się w momencie, kiedy ławki zostały usunięte z samej katedry, oczyścić to, co zalegało przez ileś tam lat pod tymi ławkami, i naszym oczom ukazały się płyty nagrobne. Wyjątkowe. Określiliśmy około 20 takich płyt, które być może, albo inaczej, pod którymi znajdują się szczątki tych osób, do których płyty należą. Cztery z nich są absolutnie szczególne, ponieważ zawierają ślady postaci, zawierają ślady inskrypcji, które udało się już częściowo przetłumaczyć, więc jesteśmy przekonani, że pod nimi znajdują się pochówki właścicieli. Prace archeologiczne, które są prowadzone wewnątrz takiego założenia kościelnego, takiego założenia sakralnego, które było ważne dla mieszkańców, to jest już spektakularne, to są już spektakularne prace i badania, i odkrycia na pewno będą na skalę światową. Ponieważ to wszystko, co tutaj zostanie znalezione, będzie wyróżniać tą społeczność. Nie pojawi się nigdzie indziej, tylko właśnie w tym miejscu. A mamy możliwość odkrycia, powtarzam, kolegiaty, która jest najstarszym kościołem, gdzie do tej pory nikt jej nie widział, nikt jej nie oglądał, nikt nie miał szansy przebadać, i być może znajdującego się wewnątrz kolegiaty baptysterium. A to oznacza, że było w Poznaniu baptysterium, palacjum mieszkowe zostało odkryte przez panią profesor Koćkę-Kręc. My możemy odkryć podobne założenie, a takich miejsc naprawdę nie ma. I warto je pokazać nie tylko ludziom, którzy będą przechodzić tutaj, odwiedzając nas, przyglądając się pracom, ale również w przyszłości mieszkańcom. Nas nie będzie. My zostawimy po sobie ten właśnie ślad, który będzie mówił o naszym dziedzictwie i dziedzictwie przodków, a to jest ogromnie ważne i wyróżniające dla nas.